Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zopopel i witam was w kolejnym odcinku końca nie widać z gry The Binding of Isaac Community Remix Mod. Weźmiemy sobie challenge'a, ostatnio nam nie wyszedł challenge'a już z Equals Good Day. Dzisiaj spróbujemy Meat Boy Forever. I zgaduję, że zaczynamy z czwartym Meat Boyem, więc Meat Boy, do roboty. Uuu, omg, ale on ma... dosyć duży damage ma. Się nie spodziewałem, że aż tak duży będzie miał damage, ale spoko. Zdecydowanie nie będę narzekał na to, iż mój pomocnik ma duży damage. I jest narwany. Idź go zjedz. Omigod. Uwielbiam cię, Meat Boy. Omigod, omigod, omigod. Meat Boyu, widzę, iż się będziemy dobrze przyjaźnić. Dobra. Więc zgaduję, że itemałków nadal nie mamy w tym challenge'u. Prawdopodobnie nie ma w żadnym challenge'u. Z tego, co ostatnio, co widzę... Oczywiście, że bad trip znaleźliśmy. Bing, bing. Więcej tablet. Shot speeda. Tears up. Okej. Okay. Ale kiepski. Ukryty pokój. Kiepski, kiepski, kiepski. A w sklepie jest kompas, na który nas nie stać niestety. A zdecydowanie chciałbym mieć kompas, no ale cóż. Okej, okay, Meat Boy, idź go zjedz. Wiem, że masz w sobie to, żeby go zjeść. Masz w sobie moc, Meat Boy! Szkoda, że nie masz w sobie szybkości! o, pogryzłeś mu trochę dupę. Come on, Pin, musisz zginąć po tym, jak zabiłeś mnie, jak grałem Samsonem. Bye. Squeezy! Więcej niebieskich serduszek. Widzę, że mamy dosyć ładną galerię niebieskich serduszek. I zbijamy kolejnego poziomu. Czemu nie? Ty świnio! Żebyś mi nic nie wypłacił przez tyle serc. Idź, Meat Boy. Wcinaj. Widzę, że głodny jesteś, Meat Boy. Och. Dobra, idę bossa zabić najpierw. Później się zastanawiam, czy zwiedzam dalej pokój. Poziom, a nie pokój. Idź, Meat Boy. No. Come on, no. Juka, idź gryź. No. Nie wracaj, miałeś Juka gryź. Idź, idź. Ach, Meat Boyu jeden. Bandaż, siema, super bandaż. Co my tu mamy? Okej. Okay. Żyjemy niebezpiecznie. Najwidoczniej. Nawet nie wiem, co mnie daje ten przedmiot. Ten trinket, fish head. Jesus juice, jak najbardziej. Idź, idź, idź. Jeść. Oż, snap jeden. Okej. Okay. Teraz juniorki. Juniorki powinny szybko umrzeć. Meat Boy powinien bardzo ładnie jej gryźć. Cool. Cencik, siema cencik. Gin, gin, muchy gin. Gin, gin, muchy gin. Okej. Okej, okej, dobra, Meat Boy, zjedz go. Masz rację, ty go zjedz, żeby było bezpiecznie. Cool. Okej, siema last. Nie, Meat Boy, zjedz ją. Cool. Co to za tableta? Czy my już mieliśmy tą tabletę Bad Trip? Nie, dzięki. Nie, dzięki, Bad Trip. Nie jestem zainteresowany tobą. Okej. Okay. Zrobię coś głupiego, co się prawdopodobnie nie będzie opłacało, ale zrobię to. Chcę to walone serduszko, bo chcę, żeby mi ten Devil Judgment coś fajnego wypłacił. Come on! Gin. Gin!
Idziemy do następnego poziomu. Idziemy. Zdecydowanie tak. Curse of the Lost. Nie, nie, lubię was. Okej, okay, siema, bombo. Okej. Okay. Panowie giną, panowie giną. Panowie zginęli. Co my tu mamy? Znowu wy. W innej postaci, ale znowu wy. Okej, okay, sznajperko cholerno. Co my tu mamy? Nie, dzięki. Rozwal te cholerne robaczki, zjedz je wszystkie, zagryź je. Dobrze ci idzie, Meat Boy. Mam nadzieję, że jesteś chociaż trochę na żarty już. Tyle jadasz, zjadasz i zjadasz, więc zasłużyłeś, żebyś chociaż trochę się najeść. Okej, okay, zjedz go. Nawet nie będę próbował go zabijać, po prostu go zjedz. No, oczywiście, że próbowałem. Nie! Nie! Okej! Okay. Żyję, żyję. Gin? Cool. Bardzo ładnie giniecie, potwory. Jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo ładnie giniecie. A to zgaduję, że jest zasługa Blood Oath, który powinno mi dawać w miarę ładny damage aktualnie. Nie. Państwo czempiony. Państwo czempiony! Snajpowane, cholerne. Mam was dosyć i waszego snajpowania. Ile można? Mnie snajpować. Dajcie mi po prostu grać i wygrywać. Okej, Meat Boy w dupie ma te turety. Okej. Cool. W ogóle to my jeszcze bossa... Okej, dobra, znaleźliśmy już bossa. Czym jesteś, mój bossie? Okej... Okay. Nic innego nie było. Oh my god. Sznajperki cholerne. Gin, mucho. Nie! Moje piękne niebieskie serduszka tak szybko znikają. Siema, little Chad. Siema. Nie jestem zadowolony z tego, że to cholerstwo jest z nami. No ale cóż. On po prostu mi się nie przyda. Straciliśmy po prostu szansę na dobry przedmiot. Ponieważ mógł być tam jakiś fajny boss z fajnym przedmiotem, ale nie! Musiał być tam Chad, który wcale nie jest Chadowy, uwierzcie mi. Noż. No. U, podwójne kluczy, których wziąć nie mogę. Mój ulubiony rodzaj kluczy. Najwidoczniej. Nie. Meat Boy, czy ty ich zjadasz, czy co robisz? No. Bum. Boom. Fuck it! YOLO! Co my tu mamy? 8-Ball! Zrobiłem to dla 8-Balla! Nie, dzięki. Czuję się strollowany, gra. Zdecydowanie strollowany. Nie, Snappy! Nie róbcie tego. Kulululululu. Snappy mnie zasznajpował. Co mnie zdecydowanie cieszy. Uuu, złota kupa. Prawie jak złote tarasy. Dobra, ginąć. Nie wychodzę teraz z pokoju, ponieważ kiedyś mi się zdarzyło tak, że jak wyszedłem z pokoju, to kupa już nie była złota. Więc... Cool. Kulululululu. Tyle cencików. Tyle pięknych cencików. Okej, to mi się nie podoba. Ponieważ gisza by mogły w bardzo łatwy sposób nas zesnajpować w tym pokoju. Ale udało się wyjść z tego bez szwanku.
Za to bez szwanku nie wychodzi moja psychika, ponieważ nadal nie mam mojego bossa. Okej, jest. Okej. Gień. Bombiczka. Siema, bosałkę. Szatan. Lubię szatana. Zdecydowanie lubię szatana. Fajny boss. Ciekawy. Jeden z fajniejszych bossów. Jeden z najfajniejszych designów. Się wysłowić nie potrafię. Ale już pewnie do tego jesteście przyzwyczajeni, że się wysłowić nie potrafię. Cool. Scary! I co mamy tu? Nic nie mogę wziąć. A ten tu spuki mnie tak kusi. Przecież ja uwielbiam tu spuki. No cóż, trudno. Siema, głębie jeden. Fajnie, że latamy teraz. Zdecydowanie mi się tu podoba, że teraz latam. I sekretny pokój się odnalazł. Przez przypadek, dzięki naszemu midboyowi. Więcej scencików, więc zgaduję, że do sklepu wejdziemy. W ogóle jakiś taki ładny tier rate mamy również. Nie wiem, z czego mamy ładny tier rate, ale cool. No, widzenia, Lary. Dosyć szybko ci się umarło, niestety. Myślałem, że pogawędzimy trochę o starych czasach. Gdzie mnie zawsze zabijałeś ty. O, jak dobrze się schować, jak dobrze jest mieć Meat Boya. Kulululul. Bieremy. Co my tu mamy? Mózgi! Meat Boy, zjedz te mózgi. Zjedz te mózgi i być może sam ci urośnie mózg jakiś. Meat Boy, wyrośnij sobie mózg. Wyrośnij mózg sobie. Co my tu mamy? Okej, jeden taki potwór. Co my taki jeden potwór? Taki jeden potwór to w ogóle nawet żadnego wrażenia nie robi. Ale to żadnego nie robi. Idziemy w lewo zobaczyć. Gin, ogniu, gin! Nie, no widzę cię! Potworze! Przybrzydły! Jest kilka potworów, które naprawdę nie trawię. Ich nie trawię. Nie trawię jumperów. I na razie tego się trzymajmy. Na razie najbardziej nie trawię tych dwóch potworów. Już nawet wolę rycerzy od jumperów, ponieważ na rycerzach mniej obrywam, niż gdy walczę z jumperami. Okej. Idziemy w dół. I jest nasz bosałek oraz tona bombałek. Dzięki, gra. Ale ja chcę jeszcze mój sklep. Stały mi tylko dwa sklepy w tej grze. Więc muszę skorzystać z każdego, żeby znaleźć w końcu coś fajnego. Okej. Kolejny bad trip. Weź, grosze, weź. Och, cudownie, jumpery. Czy ja przypadkiem nie mówiłem przed chwilą, że to jest mój znienawidzany wróg? Nemesis moje. No oczywiście, że gra. Będziemy go teraz wrzucać, nie? Nie powinienem tego mówić! Zdecydowanie nie. Przekichałem sprawę. Przekichałem sprawę. Okej, okay. Champion zginął. Więcej kasy. Czemu nie? Nie dzięki, skrzynią. Nie jestem tobą zainteresowany. Są zainteresowani sklepem. Zdecydowanie potrzebuję sklep do szczęścia. Czy w sklepie będziesz tutaj? Nie? Nie jesteś tutaj? Okej. Ale będziesz i tak niedługo. Ponieważ nie ma możliwości, żebyś mi się w sklepie nie zaspawnował. Nie ma takiej możliwości. No, jest. Okej. Nie podoba mi się to, że tu sznapi jest. Cool. Noż ty, snajperze jeden. Co by to ja tu? Pierwsze bach. Lockdown. Boże, jakie mamy szczęście do tych tablet podczas tej gry. Ale to tak
takie szczęście, no że ja to nie ogarniam po prostu, no nie ogarniam tego szczęścia, które my mamy teraz. Dobra, idziemy do bossa. Zobaczymy, co fajnego jest z naszym bossem teraz. War. W ogóle, to można mieć dwa Super Meat Boye. Żebyśmy mieli na tyle szczęścia, żebyśmy walczyli z czteroma jeźdźcami apokalipsy, to można sobie wyrobić kolejnego Meat Boya podczas tego challenge'a. Cool, nie? Taka tam zagwozdka. W ogóle, czego się nie schowałem? Cool. Cube me! Co my tu mamy? Necropolis 2. Oczywiście, że Necropolis. Oczywiście, że Necropolis. Ponieważ gru mnie nienawidzi. Nienawidzi mnie. Tego mnie wrzuca takie cholerne. Zjecy. Necropolis. Necropolis. Gra po prostu chce mnie zabić. Nie mam innego wytłumaczenia. Okej, okay, snap again. Spawnerz again. Snap again. Cool. Lockdown, nie dzięki. Tablety. Tablety, no tak. Kupimy, czemu nie? Shut speed up, nie dzięki. To jest nowa tableta. Range up, okej. Lockdown i... Tears up, cool. Nie wezmę tego centa. Ponieważ wtedy kupię serce, którego nie potrzebuję. Ci nie opyla. Dzięki Meat Boyu, że zatrzymałeś się na kolczatce, której nie możesz zjeść. I znaleźliśmy klucz do wszystkiego. Cool. Cool. Szkoda, że nie jest mi potrzebne do szczęścia, ale okej. Przynajmniej gra się stara. Chyba, że mnie troluje. I się wcale nie stara, tylko mnie troluje. I udaje, że się stara. Żebym myślał, że się stara. Tak naprawdę się nie stara. No nie. Co to jest? The Pen? The Pen? Jakiś nowy trinket? Nie mam żadnego pojęcia, co on robi. Pierwszy raz go na oczy widzę. Kolejny lockdown. Cudownie. Okej, okay, więc mając wszystkie klucze, no nic nie pomaga. Nadal zabiera nasze normalne. Pickaxe. No, gro! Ci trolu jeden! Okej, okay, przynajmniej bossa znalazłem. Uuu, fajna matula. Fajna matula, ponieważ nie spawnuje ona potworów. I jest w miarę szybka, jest narwana, więc... Ta rączka nam będzie się prawie, że ciągle pojawiać. Bye! Kolejny range up. Nie potrzebuję tych range upów aż tak bardzo do szczęścia, gro, ale... Skoro czujesz, że je potrzebuję, to wezmę, no. Trudno się mówi. O nie, snapy. Okej, przeżyliśmy. Przeżyliśmy wszystkie snapy. Znowuż na snapy. Okej, żyję. Gdzie jest boss? Widzę, że mnie gonisz, cholero. Hej. Hej. Żyję ciągle. I nawet nie oberwałem jeszcze, co jest w miarę zaskakujące w tym pokoju. Według mnie. Według mnie. Być może tak bardzo we mnie wierzycie i myśleliście. Przecież on nie będzie zraniony w tym pokoju. Przecież ten Mister z pałkę gra jak bóstwo Apollo po prostu, no. Cool. Siema, dwa klucze, których nie potrzebuję, ale spoko, spoko, fajnie, że jesteście, iż dołączacie do naszej drużyny fantazy, więc klucze zdecydowanie byłyby klasą postaci, okej, okay, ten bomby będzie mi zjadał, klucze byłyby złodziejem, bomby byłyby magiem ognia, cenciki, nie wiem, może bardem?
czym nasza mapa mogła... Łapa mogłaby być nekromantą. Gnojku, oddam ci wszystkie bomby i żadnego przedmiotu mi nie dasz? Nie podobasz mi się, gościu. Okej, okay, gramy troluje. Co tu jeszcze mamy? Fishhead. Fishhead to byłby po prostu... jakiś potwór nekromanty. Co my tu jeszcze mamy? The Magician. O, kolejny mag się pojawił w naszej drużynie. Kim byłby Meat Boy? Meat Boy byłby tankiem. Barbarzyńcą, berserkerem jakimś. Po co mnie po tych kluczach? Two of Diamonds. W ogóle niepotrzebne mi, ale... The Cold. Nie wiem pojęcia, co mi daje The Cold. Zgaduję, że być może truciznę na pokój? To według mnie miałoby sens? Trucizna na pokój? Zaraz się zresztą przekonamy. Cholerne płody! Okej, okay, do Judgmenta zaraz wrócimy jeszcze. O nie! Zapomniałem o tobie, lol! W ogóle nie widziałem, że na mnie leci facet. Fajnie by było wiedzieć, co mi dają te trinkety, bo pojawił mi się nowy. Okej, okay, kompas. Okej. Okay. Dobra, bosidle. Miejmy nadzieję, że mnie nie zabijesz. The Cold. Okej, okay, więc użyłem tej karty. Nic się w sumie nie dzieje. Nie, wydaje mi się, że był zamrożony. Znaczy spowolniony. A nie zamrożony. Okej, okay, dzięki Conquest. On mnie zabije. Okej, okay, jeszcze żyje. No! No! Proszę nie używać tego. Proszę nie używać samonaprowadzających się pocisków. Nie! Ty cholerny bosie! No, ale mamy ładny czas! 20 minut, a my jutro 1 byśmy kończyli. No cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Ja się odmeldowuję. I witam was w następnych... Widzę was w następnych odcinkach. Do zobaczenia, bye bye.